razie, czy mogą być jakieś alternatywne listy publicznie tak na takim dole czekała Służba Bezpieczeństwa, czyli walki politycznej w tym państwie. Zabrać się w pracę na rzecz regionu i wcielać w życie. Pod głosem ją także był Ruch Młodej Polski, który powstał w latach 70. i on walczył o konwencje europejskie, jest elementem także konstrukcji. Myśmy w swoich takich podziemnych czasopismach, jak i obowiązku zabezpieczenia, bezpieczeństwa publicznego i bezpieczeństwa państwa. Drugim takim środowiskiem, które wrosło na szkołę lat 70. programowe w Hali Oliwia w Gdańsku. Dzisiejsze spotkanie, które zorganizowaliśmy z okazji 20-lecia samorządu terytorialnego w naszym kraju, jest okazją do tego, żeby uczcić te, można powiedzieć, urodziny swobodnego decydowania obywateli takich miast jak Kościerzyna o tym, co się dzieje, jak się dzieje, na co wydaje się finanse publiczne. Jest to doskonała okazja też do pewnego rodzaju wspomnienia i do zastanowienia się nad pytaniem, jak wyglądałby nasz kraj, jak wyglądałoby nasze województwo, jak wyglądałoby nasze miasto, gdyby samorząd w Polsce nie funkcjonował. Moja znajomość działalności samorządu kościerskiego jest nieduża, raczej wiem, jak on działa na szczeblu regionalnym, ale ilekroć jestem tutaj właśnie w Kościerzynie, jeśli jestem tutaj właśnie w Kościerzynie, to ciągle widzę, że coś się dzieje, coś się przebudowuje, nawet tutaj stoimy obok wielkich inwestycji. Więc najważniejsze jest to, żeby samorząd organizował życie obywateli, żeby zapobiegał o środki zewnętrzne, bo łatwo jest dzielić budżet, ale najważniejsze jest to dzisiaj, żeby zdobywać środki zewnętrzne na rozwój. A także, żeby dobudować tożsamość, samoidentyfikację mieszkańców. Żeby nie było takiej sytuacji, jak była w okresie PRL-u, że byliśmy my, społeczeństwo i oni. Czyli żeby nie było takiego podziału na warstwę rządzącą i obywateli, czy społeczeństwo, bo to wcześniej czy później odbije się źle na tej społeczności. Ludzie muszą wiedzieć, że perspektywa samorządowa jest tak naprawdę najistotniejszą. Nie są tak ważne zbliżające się wybory prezydenckie, jak właśnie wybory samorządowe, kiedy to od ludzi, prawda, będzie decydowało jakość ich życia. Bo jeśli jak wybiorą prezydenta, to nie będzie miało większego znaczenia, kto będzie, prawda? Będą jakieś spory ideologiczne, prawda? Natomiast to, jak się żyje w społeczności lokalnej, zależy przede wszystkim od tego, kto rządzi nami. I tutaj właśnie jest ten deficyt, niestety, społeczeństwa obywatelskiego obserwowany.